interpretowano ten tekst w duchu o wiele dalej idącym niż u Tomasza, czyli takim jakby ultrateokratycznym, podczas gdy święty Tomasz zachowuje taką zdrową równowagę, tak, pomiędzy podejściem, które byłoby zbyt naturalistyczne i otwierałoby drogę ku koncepcjom laicystycznym, a takim koncepcjom, które się też pojawiły zwłaszcza na przełomie XIII i XIV wieku, czyli dążenia do pochłonięcia sfery politycznej przez bezpośrednie podporządkowanie jej sfery duchowej, reprezentowanej przez faktycznego wtedy suwerena politycznego, czyli papieża. Tak? Tomasz był daleki od tego, w związku z tym zachowywał właśnie tę równowagę pomiędzy elementem, tak jak zresztą w innych obszarach, pomiędzy naturą a łaską. Tak? Łaska nie unieważnia natury, czyli w tym wypadku słusznych uprawnień władzy doczesnej, a jedynie je uszlachetnia, czy podnosi, tak? czy doskonali. W związku z tym istnieje z jednej strony pewna oczywista przewaga władzy duchownej, ale dotycząca wskazywania celu, a nie zarządzania. Tak? Nie jest tak, że władcy polityczni są tylko jakby namiestnikami czy gubernatorami papieża w swoich królestwach, księstwach. Także to jest teologia polityczna świętego Tomasza. Jest takim optymalnym skalibrowaniem relacji dwóch mieczy, tak? Właśnie, czyli miecza władzy duchowej i miecza władzy politycznej. O ile te dwie książki są dostępne w języku polskim i nie będzie to sprawiało ewentualnym zainteresowanym dotarcia do tych pozycji, o ile następna książka jest już w języku francuskim, prawda? Da. Czemu ta książka akurat została przez pana profesora zaproponowana? Czemu ta książka jest ważną książką? To jest jedna z podstawowych monografii, choć spisana z takich pozycji raczej liberalnych, jak to u Anglosasu, bo to jest jej oryginalne wydanie, jest w zasadzie angielskie. L'Action Française, czyli ale bardzo solidna monografia. Jednego z najważniejszych ruchów monarchistycznych, jaki współcześnie istniał, współcześnie mam na myśli XX wiek. To był ruch, którego głównym teoretykiem i takim autorytetem intelektualnym był pisarz Charles Maurras. Ruch francuski, ale mający wielkie oddziaływanie także na analogiczne ruchy w innych krajach, który z jednej strony kontynuował tę kontrrewolucyjną tradycję XIX-wieczną, ale wprowadzał pewne jednak istotne nowum, a mianowicie łączył konserwację z nacjonalizmem, czy monarchizm może raczej z nacjonalizmem. Nawet zresztą taką jakby wyjściową formułą było nacjonalizm integral, czyli nacjonalizm integralny, przez co rozumiano, że właśnie integralność nacjonalizmu polega na jego dopełnieniu przez monarchię. Tak? Znaczy, że bez króla nacjonalizm zawsze wypaczy się w jakąś formę demokratyczną, czy liberalną, czy
z drugiej strony może i totalitarną także. Natomiast tylko król jest w stanie bronić skutecznie ponadpartykularnego interesu narodowego. Czyli król i nacjonalizm tylko razem. No tak to było, tak to było w tej formule. Tak. Rozumiem. Ostatnia książka, którą tutaj mamy, to jest Bogdan Szlachta, Monarchia Prawa. Angielska myśl polityczna doby Tudorów. Tak, no to jest jedna z kilku książek napisanych przez profesora Szlachtę na temat myśli politycznej, średniowiecznej i wczesnonowożytnej, która no, w pewnym sensie jakby dopełnia także problematykę dwóch ciał króla, ale bardziej właśnie w aspekcie jurydyczno-politycznym niż teologicznym. Bo cóż to, bo właśnie angielska myśl polityczna tej epoki w szczególności wyrażała także w kategoriach prawniczych to pojęcie dwóch ciał. Bo co to znaczy, że król ma dwa ciała? To znaczy, że król ma, tak jak każdy inny śmiertelnik, ciało fizyczne. Tak? Które podlega oczywiście osłabieniu i zniszczeniu, anihilacji, śmierci. Ale król tym się różni od wszystkich innych ludzi, że posiada owo drugie ciało, które jest oczywiście ciałem fikcyjnym, w sensie takim empirycznym, natomiast jest poniekąd ważniejsze, tak, niż to ciało fizyczne. To jest jego ciało polityczne. Króla jako głowy właśnie królestwa. Ciało, które ma charakter duchowy i charakter korporacyjny. Tak? To znaczy, tak jak analogicznie, no, Kościół jest też korporacją, tak? Jest ciałem mistycznym Chrystusa, które w swoich widzialnych członkach no, ma też głowę, jaką jest papież. Tak samo właśnie jakby na wzór Kościoła monarchia, ta dojrzała średniowieczna, już monarchia korporacyjna, zaczyna się ujmować jako mistyczne ciało polityczne. Tak? Czyli to mistyczne ciało polityczne złożone z różnych członków, czyli różnych stanów, ma swoją głowę, tak? Którym jest król i to on jest jakby duszą tego ciała. Tak? To jest to jego drugie ciało, ciało polityczne, tożsame z koroną. Z koroną nie jako insygnium na głowie, tylko koroną jako właśnie Respublika Christiana, tego konkretnego regnum. I to ciało jest niezniszczalne. Dlaczego? No bo kiedy umiera ciało fizyczne króla, to wówczas to ciało polityczne natychmiast łączy się z ciałem jego następcy. Tak? To dlatego na przykład we Francji obowiązywała formuła Le roi ne meurt jamais. Król nie umiera nigdy. Jak to król nie umiera nigdy? No przecież każdy umarł. No umarło ciało fizyczne. Tak? Ale w tej samym ułamku sekundy, w którym umiera ciało fizyczne jego jednego króla, ciało polityczne króla łączy się z ciałem jego następcy i dlatego nie umiera nigdy. Zarazem prace profesora Szlachty doskonale pokazują tę tematykę, która no dzisiaj jest taka kontrowersyjna, mianowicie jaka jest relacja polityki do prawa. Co jest pierwsze, polityka czy prawo? No, pytanie, które dziś szalenie roznamiętnia, prawda? A które no, jest straszliwie, no, po części jest w ogóle trochę sporem
jak z krainy Liliputów, tak? Czy jajko należy obtukiwać z cieńszej czy z grubszej strony. Po drugie jednak jest straszliwie zubożone poprzez to, że w dzisiejszych sporach myśli się wyłącznie o prawie pozytywnym, tak? Czyli prawie stanowionym, a przecież to jest najniższy szczebel prawa, tak? Czyli w monarchii prawa król jest podległy prawu naturalnemu pochodzenia boskiego, natomiast jest kreatorem prawa pozytywnego, któremu też podlega, ale w inny sposób, to znaczy taki, który jest następstwem tego, że to on je ustanowił, tak? Że jest zarazem jego ojcem i synem. Tak? I gdybyśmy nie zgubili tej koncepcji wielości praw, tak? I szczebli praw, i hierarchii praw, to nasze współczesne spory polityczne nie byłyby tak prymitywne i głupie właściwie. Widzimy zatem, że w poszczególnych dziedzinach, czy to polityce, czy życiu społecznym, czy właśnie zagadnień dotyczących takich jak właśnie monarchia, demokracja, hierarchia, anarchia, które wymieniliśmy też w poprzednim odcinku, panuje ogromny zamęt i chaos. Ale w międzyczasie dotknęliśmy też kwestii bardzo ważnej. Mówiliśmy o herezjach, mówiliśmy o różnych dewiacjach politycznych, prawda, o błędach. Więc pytanie, które pozostało postawić, jest pytaniem o ruch kontrrewolucyjny. Prawda? Jak on się kształtował, co miał na celu i jak należy go rozumieć? Tak, no pojęcie kontrrewolucji ma w sobie oczywiście ten element reaktywny, tak? To znaczy nie ma kontrrewolucji bez rewolucji. To nawiasem mówiąc, autorem tego pojęcia jest rewolucjonista, tak? Co prawda na tle innych dosyć umiarkowany, Marquis de Condorcet, który zresztą też padł ofiarą rewolucji, która jak wiadomo pożera swoje dzieci. No ale się jakby przyjęło, no przy czym jest często używane w sensie całkowicie nieprecyzyjnym i bardzo szerokim. No, z punktu widzenia rewolucjonistów, począwszy od Jakobinów, a skończywszy na bolszewikach, mają oni manierę nazywania kontrrewolucjonistą każdego, kto im stanie na drodze, nawet jeżeli jest właśnie z ich szeregów, tak? No, w tym sensie to i Trockiego nazywali kontrrewolucjonistą, tak? który był w awangardzie rewolucji zawsze bardziej niż Stalin na przykład, tak? Więc to jest dość bełkotliwe, natomiast w sensie no, bardziej precyzyjnym, to kontrrewolucję no, należy jednak definiować pozytywnie, tak? Czy próbować definiować pozytywnie jako nie tylko przeciwstawianie się jakiemuś stanowi rzeczy powstałemu wskutek rewolucji, ale jakiejś pozytywnej alternatywy. To jakby pierwszy zrozumiał już w epoce rewolucji Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, mówiąc o tym, że rewolucja będzie, kontrrewolucja będzie przeciwieństwem rewolucji, a nie rewolucją na opak, no, żywił jeszcze wtedy nazbyt optymistyczne przekonanie, że rewolucja była tym takim właśnie w pewnym sensie zbawienną karą Bożą, nawet nie w pewnym sensie, dosłownie właśnie, zbawienną karą Bożą, która oczyszcza Francję z jej grzechów popełnionych jeszcze przed rewolucją, z przeniewierzenia się bycia najstarszą córką Kościoła. No, czy jakby konkretnie także niewypełnieniem przez Ludwika XIV i jego następców prośby świętej Małgorzaty Marii de Alacoque o poświęcenie Francji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, że jakby odmieni ona Francję kontrrewolucjonalowo. Tak? No,
ponieważ dożył restauracji, no to zobaczył, że nie odmieniła, tak? Że fasada monarchiczna wróciła, ale nadal panuje bezbożność, nadal panuje laicyzm. Skutki oświecenia i rewolucji nie zostały właściwie odwrócone. Pisał przed śmiercią: umieram razem z Europą. To był rok 1821, ale jakby pozostało to pewnym testamentem dla kolejnych pokoleń tradycjonalistów czy kontrrewolucjonistów właśnie, aby kontrrewolucję rozumieć w tym aspekcie duchowym. Także nie ma kontrrewolucji prawdziwej bez przywrócenia społecznego Królestwa Chrystusa. O czym mówi Kwas Primas, prawda? Tak, i to samo właśnie mówili i karliści hiszpańscy, no i brazylijski teoretyk kontrrewolucji Plinio Correia de Oliveira i Jean Husset na przykład w książce Pour qu'il règne, czy arcybiskup Lefebvre. Podsumowując zatem naszą rozmowę, widzimy, że zarówno i konserwatyzm, czy właśnie myśl kontrrewolucyjna znajdują zwieńczenie nie tylko w tych wszystkich książkach, ale również są pragnieniem i wołaniem dzisiejszych czasów, prawda? Zatem czy istnieje szansa, realna szansa powrotu do monarchii? No, patrząc tak, jak to się mówi potocznie, po ludzku, no oczywiście nie ma wielkiej nadziei, tak? No, rzeczywistość ta empiryczna no, jest pod tym względem, no, że tak użyję kolokwializmu, dołująca. Tak? No, niemniej jednak można powiedzieć, że tak jak w historii już właśnie nieraz się zdarzało, tak? No, w starożytności przecież w Grecji na przykład forma monarchiczna też zanikła, tak, de facto na wiele stuleci, że nie powinno się tracić nadziei. Natomiast myślę, że jednak wbrew na przykład Action Française i Charlesowi Maurrasowi, który pisał Dabor Politik, czyli najpierw polityka, że jednak tutaj powiedzmy droga do restauracji jest odwrotna. To znaczy stopień degeneracji tak, świata współczesnego jest taki, że bez odrodzenia duchowości, tak, bez odrodzenia, bez jednak no, nawrócenia po prostu, tak, powrót do monarchii w społeczeństwach, które właśnie nie są już społeczeństwami, a na pewno postchrześcijańskimi, nie jest możliwy bez powrotu do Chrystusa. Bo i wtedy monarchia nie będzie zrozumiała. Tak? Bo jak jeżeli mówiliśmy, że monarchii nie można zrozumieć bez tego elementu duchowego, no to sama idea sakralności monarchii, tak? Pomazaństwa Bożego, czy koronacji, no będzie jakby pustym symbolem, tak, dla ludzi, pod którym nie ma żadnej realnej treści. A więc ewentualną, czego oczywiście pragnę, ewentualny powrót króla, tak, no musi być poprzedzony nawróceniem. No, a jak nie, to apokalipsa. Inaczej się tego ująć nie da. Oczywiście mam na myśli też i ten jakby wydźwięk tego albo, prawda? Ale z drugiej strony też przeciętny widz, który nas ogląda, nie do końca może wiedzieć, co mamy na myśli przez
wiarę katolicką, czym jest wiara katolicka dzisiaj, skoro jej znaczenie, jej istota, jej sens również zostały w dużej mierze zatracone. No i tutaj możemy to powiedzieć, no, najpierw również i porządki muszą być zrobione w Kościele, tak? To znaczy, no, Kościół, jak to zresztą przecież niedawno papież Benedykt XVI powiedział, Łódź Piotrowa to nie. A więc jeżeli nie udaje się wyprowadzić na właściwy kurs, jeżeli nie oczyści się z tego brudu, który się w nim nagromadził, no to tak samo nie ma co marzyć o monarchii katolickiej. Tak? Katolickiego króla musi koronować autentyczny katolicki biskup. Więc no jak widać, te sprawy są ze sobą sprzężone. Tak? No, nie ma króla bez biskupa, nie ma biskupa bez króla. Tak? Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jednak uda się wszystko ocalić, odbudować, monarchię przywrócić, ale również dawny blask Kościoła katolickiego. Bóg zapłać za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jacek Partyzel. Bóg zapłać. Bóg zapłać.